Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ten, który jest uczniem Jezusa, potrafi iść za Nim bez względu na przeszkody, które się pojawią, które temu zdążaniu będą towarzyszyć. Jak się pojawiają problemy w małżeństwie, to niektóre osoby sobie mówią: przestałem Cię kochać, już mnie z Tobą nic nie łączy, musimy się rozejść, poszukajmy kogoś, kto nas pokocha. Nie można tak mówić. Miłość to wybór, miłość to decyzja, miłość to nie uczucia, które mogą w jakiś sposób przy różnego rodzaju doświadczeniach słabnąć. Żyję w małżeństwie, żyję w kapłaństwie, żyję w życiu zakonnym, bez względu na to, co mnie spotyka, bez względu na to, jakich ludzi spotykam. Przecież to ludzie są najczęściej tymi, którzy osłabiają naszą wiarę, osłabiają naszą więź. Człowiek jest uczniem Jezusa wtedy, gdy odpowiada na Jego pragnienia, Jego oczekiwania, Jego potrzeby. Zauważmy, uczniem jest ten, który nosi w sercu takie same pragnienia, jak Jego nauczyciel, jak Jego Bóg. I to jest ta pełnia, do której dążymy. Pragnąć, chcieć tego, czego chce Bóg. I to jest życie pełne. Jedną z tych takich potrzeb, o której mówi Jezus, jest przebywanie na osobności w oddaleniu od innych ludzi. Niektórzy powiadają, że samotność jest złem, samotność przygnębia. Tak patrząc, możemy wielu ludzi zauważyć, którzy noszą słuchawki w uszach ciągle, albo muzyka, albo wiadomości. Być może uczą się języków obcych. To jest dobre. Nie chcę powiedzieć, że coś jest tutaj nie tak, ale czasami warto posłuchać tej ciszy, albo tego szumu wiatru, tej muzyki, właśnie takiego wyciszenia. Inaczej bowiem nie będziemy w stanie wejść w to doświadczenie słuchania Boga, który mówi do mnie w ciszy. Bez odejścia od innych nie ma możliwości słuchania pragnień Pana. Czy my na przykład, czytając Ewangelię, poznajemy pragnienia w słowach, które rozważamy? Czy poznajemy pragnienia Boga? Czy poznajemy to Jego chcę wobec siebie? O, można przeczytać jedno, drugie zdanie w Ewangelii i powiedzieć: ja to znam, nic nowego, nic nie ma ciekawego. A okazuje się, że każdego dnia, czytając ten sam tekst przez miesiąc czasu, Bóg, Duch Święty, pozwala mi odkryć nowe rzeczywistości, dla mnie dotychczas nieznane. Proszę zauważyć, poznajemy nie tylko myśli Boga, ale Jego uczucia, prawda? To, co w jakiś sposób wypełnia Jego serce. Pragnienia Jezusa kształtują serce ucznia. Pójdę za Tobą, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, czyli będę Twoim uczniem. To bycie uczniem to coś więcej niż pragnienie towarzyszenia Jezusowi. To przede wszystkim zmiana stylu życia.
To jest troska o silną więź umysłu i serca. To przede wszystkim zabieganie o silne pragnienie stawania się podobnym do nauczyciela. Uczniem można być całkowicie albo w ogóle. Zauważmy, że Kościół teraz, w naszych czasach, potrzebuje postaw radykalnych, jeśli chodzi o katolików. Przychodzi taki szczególny czas oczyszczenia Kościoła, takiego wielkiego cierpienia, takiego wielkiego bólu, powodowanego zgorszeniem. Zgorszeniem. Potrzeba oczyszczenia, potrzeba pójścia radykalnego w stronę naśladowania Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda. On daje do zrozumienia, że tak jak On prowadzi nieustabilizowany tryb życia, tak również powinni to czynić Jego uczniowie. Oni nie mają oczekiwać czegoś lepszego. Czasem chcielibyśmy powiedzieć, skoro wierzę w Pana Boga, to moje życie powinno być jakieś lekkie, łatwe, przyjemne, znośne. Przecież Bóg mnie chroni. Ale nasza droga prowadzi na Golgotę. On chroni, żebyśmy na nią doszli. Nie szuka uczeń miejsc, w których mógłby bezpiecznie przebywać. I nie jest też pozbawiony codziennych trosk, bliskich każdemu. Jezus nie ucieka od świata, ale razem z uczniami wchodzi w ten świat. Wchodzi, żeby go przemieniać, żeby mówić o Ojcu, bo na to został posłany. Pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Człowiek ten nie chce iść za Jezusem w sposób radykalny. Natomiast natychmiast zostawiając wszystko, on najpierw chce realizować własny plan. Pozwól mi najpierw. Nie ma czegoś takiego. Jezus stawia wymaganie, tak jak wtedy, tak i teraz. I to, co jest Boże, jest pierwsze przed tym, co ludzkie. Człowiek niekiedy planuje, czym się będzie zajmował w danej chwili. On chciał wracać do domu, żyć spokojnie wraz z Ojcem do Jego śmierci i być może w dogodnym dla siebie czasie przyjść do Jezusa i zostać Jego uczniem. Tak nie można. Tak nie można. Uznał, że będzie gotowy za kilka miesięcy i zamierza decydować o tym, w jakim czasie Jezus przyjmie go do wspólnoty uczniów. To nie ja decyduję jako człowiek. To Bóg decyduje o mnie. O mnie. Zgoda, ja mam wolną wolę, ale bycie uczniem to jest podporządkowanie woli swojej, woli Bożej. Zejdź mi z oczu, szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Warto do tego często wracać. To, co Boże, kiedy jest pierwsze, można mówić, jestem uczniem Pana. Bycie uczniem Jezusa to jest troska o Jego Królestwo. To jest najważniejsze. Królestwo prawdy, życia, miłości, pokoju, sprawiedliwości. To są te wartości, to jest Jego Królestwo. I ten, który chciał być uczniem, nie rozumiał, że Jezus ustala zasady, że On tworzy porządek życia ucznia, nie uczeń. Jedynie, co uczeń może zrobić, to przyjąć je i według nich żyć. I te słowa, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. To grzebanie umarłych nie może być ważniejsze od przebywania z Panem. Mowa jest o duchowo umarłych, czyli zajętych sprawami świata. Są ludzie, którzy żyją na co dzień bardziej w tym świecie. Proszę zauważyć, zaniedbywanie niedzielnej mszy świętej. Zaniedbywanie. Możemy płakać, możemy upominać, możemy
Możemy przypominać, a równocześnie to nie pomaga. Iść za Jezusem, być znakiem sprzeciwu dla tych, którzy żyją tym światem, a nie Bożym wezwaniem. Nic nie powinno być stawiane wyżej nad służbę Panu Bogu. Zawsze trzeba odróżniać rzeczy ważne od mniej ważnych.